Cześć! Ja jestem Dawid, a dokładniej Dawid Wojciechowski, mam 19 lat i będę eksperymentował w celu pokazania Wam mojej drogi, jak staje się biznesem, który pomaga milionom osób. Jest osobą godną do naśladowania, inspiracji, a także osobą, której ludzie interesują się mindsetem i drążą do tego, jak udało mu się zdobyć takie wielkie osiągnięcia. W serii przedsiębiorcze udokumentuję Wam wraz z kamerą, jak staje się osobą przedsiębiorczą z jak największą ilością osób na szczycie. Dokumentując Wam to z zaplecza w serii przedsiębiorcze, zaplecze pokazując dokładnie, jak to robię. Coś a la taki vlog, gdyby Jeff Bezos wiedział o istnieniu YouTube'a wtedy, kiedy zakładał Amazona. Ja tak samo będę pokazywał Wam, jak pakuję paczuszki i być może w przyszłości stanę się jedną z najbogatszych osób na świecie. Tego nikt nie wie. Jak planuję to zrobić tu i z tego miejsca, bo pewnie Was to ciekawi. Przede wszystkim będę uczył się biznesu od najlepszych przedsiębiorców, także z rodzimych stron, bo akurat mam o tyle zaletę, że w moich rodzinnych stronach już znajdują się gotowe biznesy, na których mogę działać, za co jestem niesamowicie oczywiście wdzięczny. Uczyć się, zdobywać wiedzę, umiejętności, doświadczenie, także również odpowiednie zasoby, aby dalej sobie radzić. Zmieniać na pewno też swoje podejście do życia i kształtować te, które już mam, które jest dobre według mnie, które warto zostawić. Będzie mnóstwo eksperymentów, tak jak na samym początku powiedziałem. Będę działał po prostu w większości branż, aby odkryć w końcu siebie, bo przecież o to chodzi w życiu, przynajmniej w moim. Bo jestem tu po to, aby kochać życie i każdą chwilę z nim spędzoną. Jednak jestem osobą ambitną i to życie powinno jakoś według mnie wyglądać. Może mi się to zmieni, nigdy nie wiadomo, z perspektywy czasu na pewno pozmienia mi się bardzo w głowie i będziecie mogli to dostrzec za kamery. Może nawet ze mną, przy kamerze. Nigdy nie wiadomo, gdzie się spotkamy na świecie. Tymczasem myślę, że to wstępnie będzie na tyle, a ja po prostu z tego miejsca, w którym teraz jestem, nawet dokładnie nie wiem, jaką mamy datę, 6 lutego 2019 roku, będę zmierzał ku temu, aby Wam to wszystko pokazać, jak to się wszystko zmienia, jak to się wszystko odwraca. Już wcześniej próbowałem podchodzić do tego typu serii, nazywała się ona Najlepszy Biznesowy Vlog na Świecie. Teraz może popatrzmy na to troszeczkę z mniejszej perspektywy i stwórzmy chociaż najlepszy vlog biznesowy w Świnoujściu. Poza Świnoujściu, ja też jestem z takiej nadmorskiej miejscowości, gdzie na pewno jest ogromny potencjał, jeżeli chodzi o na przykład o branżę hotelarstwa. No nigdy nie wiadomo, może w hotelarstwie się zakocham, nie patrząc tak na to tylko z perspektyw praktyk, a takiej bezpośredniej pracy. Nigdy nie wiadomo. Myślę, że to by było na tyle w takim wstępie pokazywania tego, o co tutaj będzie po prostu chodziło, kim chcę się stać. Na pewno będę Wam też to aktualizował, bo cele wiadomo się zmieniają, priorytetyzują. Jedne są ważniejsze, drugie są mniej ważne, ale przede wszystkim chodzi o to, aby być szczęśliwym. Dzięki Wam wielkie za ten pierwszy odcinek i myślę, że już jutro widzimy się w przedsiębiorczych zapleczach. W przedsiębiorczym zapleczu. Cześć, wszystkiego dobrego! Ja jestem biznesowa głowa, trochę zakręcona czasami, jednak swojska, jednak to jest prawdziwość we mnie ukazywana. No jest to genetyka też, więc muszę Wam pokazać prawdziwego siebie tutaj. Jestem dość ambitnym gościem od zawsze, dlatego takie wysokie cele. Oczywiście najpierw będziemy realizować jakoś je po mniejszości, nie będzie tak, że teraz będziemy atakowali milion. Zatykujemy 1000, potem 1500, 2000, jeżeli chodzi chociażby o pieniądze na początku. Bo wiadomo, że będzie to też ważne w docieraniu gdzieś tam bardziej na szczyt. Chociaż pokażę Wam, że i bez pieniędzy da radę zarobić. Nawet pokażę to Wam w jutrzejszym vlogu, w jutrzejszym zapleczu przedsiębiorczym zapleczu. Zapraszam Was na jutrzejsze przedsiębiorcze zaplecze, gdzie pokażę Wam, jak sprzedaję bez posiadania produktu. Zdjęciem. Bo dzisiaj ludzie kupują oczami. Jeżeli jakoś nie jesteście jeszcze nasyceni gdzieś tam tym, co Wam tutaj przedstawiłem, co tutaj może Wam zaprezentuję w przyszłości, możecie także udać się do serii Moje Lustro Weneckie, czy chociażby tych filmów, których mówię, abyście sprzedawali na Marketplace'ie, w momencie, kiedy Marketplace w ogóle pojawił się w Polsce, że jest to odpowiednia platforma, na której nie ma konkurencji. Teraz już jest jej na pewno bardzo dużo i na pewno ciężko będzie się przebić, no ale wiadomo, ci, którzy posłuchali, gdzieś tam przebili się ze swoimi produktami. Nawet dzisiaj można się przebić, bo wiadomo, produkt musi być po prostu odpowiedni, w odpowiednie miejsce wścibnięty, w odpowiednie miejsce włożony, wstawiony, tam gdzie są po prostu potencjalni kupcy. Pamiętajcie też o tym, aby nie patrzeć na mnie jak na jakiegoś guru, bo ja no dokonam wszelkich i ogromnych starań, aby po prostu do tego dojść. Jednak nic nie jest oczywiście pewne i nie traktujcie tego jako stricte coaching, co powinniście zrobić, aby dotrzeć tu i tam.
Jeżeli się to uda, możecie sobie to przestudiować, zobaczymy. Ja też oczywiście nie zaczynam znikąd, także to nie jest tak, że ja nagle teraz postanowiłem stać się biznesmenem, iść w kierunku biznesu. Ja od paru lat się tym interesuję, zdobywam wiedzę, umiejętności, także praktyczne. Działam na różnego rodzaju rynkach, Facebook Marketplace, OLX, Allegro, eksperymentuję z eBayem. Też mam zamiar wejść w Amazona powolutku, zgrabniutko. Także w różnego rodzaju biznesach partnerskich, sprzedawaniu produktów na prowizji, czy nawet w bukmacherki się bawiąc, czy właśnie doświadczając biznesów rodziców, rodziny, zdobywając stamtąd doświadczenie. Działam także na YouTubie, 3,5 lata na tym kanale, wcześniej jeszcze na wielu innych kanałach. Dążę do tego, aby stać się influencerem na którejś z wiodących platform, takich jak Instagram, TikTok, Facebook, Tumblr, Pinterest, jakieś Twittery i tak dalej. Mam doświadczenie w promowaniu dzięki nagrywaniu i jednej z moich chyba większych pasji, właśnie filmowaniu. Oczywiście nie zamykam rozdziału z filmami z zabawą słowem, czy robieniem rzeczy na ślepo, robieniem live'ów, graniem FIFA, kanałem Połamani i innym kanałom, które w przyszłości powstaną, tylko po prostu działamy na równej płaszczyźnie z tym wszystkim. Ponieważ ten okres 19-25 lat chyba jest najlepszym, żeby się sparzyć, żeby doświadczyć, żeby zamoczyć ręce w błocie, może nawet w gównie i po prostu bez tego jakiegoś większego bagażu, czy rodziny, czy właśnie dzieci, nie być tak mocno zasączonym, a odsączonym. Ten 19-25 jest najlepszym, myślę, czasem, żeby to wszystko zrobić wbrew wszystkiemu i dla siebie.